Dawid Podsiadło na swojej bardzo gorzkiej, chociaż melodyjnej płycie opowiada dużo o sobie, ale do ludzi najbardziej trafił utwór Mało miasteczkowy. Wiecie, jaki utwór? Mało miasteczkowy. Tak. Ty też napisałeś podobną piosenkę. Ty jesteś trochę mało miasteczkowy. To jest trochę piosenka o takich ludziach? Jaką piosenkę? Jak mało miasteczkowy. Ja napisałem? Podobną napisałeś. Moim zdaniem w przekazie. A którą? A nie powiem ci, jestem ciekaw, czy masz taką intencję. Pewnie autobusy. No. Tak, to jest piosenka, ona powstała już parę lat temu, ale to jest właśnie taka piosenka, która opowiada o tym takim... ktoś jak przyjeżdża z takiego malutkiego miasta i zostaje wrzucony w ten taki świat. No. No. A ty jesteś taką osobą? Tak, i jestem. Co jest najgorszego w świecie show biznesu, mediów, sceny, kulis, rock'n'rolla? To jest jeden wielki bullshit. Po prostu to jest taki sztuczny... Excuse me? No taki jeden wielki bullshit w większości. A bullshit to jak się tłumaczy? No, że no nie mogę przeklinać, bo babci obiecałem. Babunia nas ogląda? No. Naprawdę? Tak. Jak babunia ma na imię? Krystyna. Babuniu, Krystyno, jestem chyba... Pamiętasz, byliśmy razem w klasie. Babcia. No pozdrawiam babcię. Babcia kończy 77 lat, to... 77, ładny wiek, a to babcia musiała parę razy zimować. A słuchaj, czy to prawda, że ty masz wytatuowane babcia na... Tak, tak. Tutaj. Gdzie masz? Tu. Naprawdę mógłbyś pokazać, że masz babcię. Trochę się rozbiorę, ale to nie... No, ale to troszeczkę, no. Babcia, rzeczywiście. Byłem z nią u tatuatora. Ale nie chciała patrzeć, jak mnie tam... Ale babcia ma tu napisane Rafael? Rafałek? Nie, babcia nie może. Babcia ma napisane Wnusio? Nic nie może babcia mieć natatuowane. Dlaczego? Babcia jest damą. Nie A, może. Bardzo ładnie. Damy nie Ale poczekaj, bo to nie są jedyne tatuaże, bo ty masz też mamę. Tak, to już się nie rozbiorę. A gdzie masz mamę? Tu mam. A brata? Tu mam. A masz więcej członków rodziny? Mam. No, mam dużo miejsca na nich jeszcze. Nie, ale bo to jest ciekawe. To znaczy, ty sobie tak to tatuujesz, że jak się na przykład obudzisz po narkotykach, mówisz, a, do babuni miałem zadzwonić. Nie, ja sobie ich tatuuję też ich pismem, ponieważ zostawiam sobie ich pomnik. To są dla mnie mega ważne osoby. Mama? I mama, babcia i brat. Ojca tam nie ma? Nie. I nie będzie? Nie wiem. Okej. Okay. A czy to prawda, że ty masz plany, żeby sobie wytatuować coś jeszcze pod kolanami? Tak, Jezu, skąd ty to wiesz? Błagam cię, nie, zabiję to. Babunia się pucnęła. Trzeba trochę ogolić nogi, ja nie lubię tego po prostu, żeby ci wytatuowali tutaj. A co ty chcesz tam wytatuować? No, Kuba Wojewódzki, wiesz? Tu Kuba i Wojewódzki. Ta, I będziesz mówił tak.